Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. W obecnym turnieju już po raz 17 organizowany przez Lustrzowski Klub Sportowy. Jest 7 drużyn właściwie z całej Polski. Jest oczywiście jako gospodarz drużyna UKS Dziewiątka Łomża. Poza tym drużyna UKS MOSM Bytom, która niestety musiała nas opuścić wcześniej. Poza tym Astoria Bydgoszcz, Bielsk Podlaski, Basket 47 Białystok i Trójka Działdowo. Powiem, że są to zespoły jedne z lepszych, powiedzmy, no, jakie nam się udało w tym roku zebrać. Chciałbym też powiedzieć taką rzecz, że tutaj ta impreza odbyła się dzięki znacznej pomocy Urzędu Marszałkowskiego, to dzięki jemu mogliśmy, powiedzmy, w jakiś sposób obdarować nagrodami sponsorowanymi właśnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlskiego. To jest przede wszystkim wynik, czy jednak szkolenie dla dzieciaków? Etap przygotowań do NAIK? To znaczy, tutaj zawsze taka impreza ma na celu, żeby podnieść, powiedzmy, umiejętności zawodników naszej powiedzmy, szkoły i zarazem UKS Dziewiątki. Naczelnym właśnie naszym jakby celem jest udział w zawodach ogólnopolskich, czyli Energa Cup, który organizowany jest rokrocznie przez jako ramach Mistrzostw Polski i tak dalej, w tej kategorii wiekowej. I to jest właśnie głównym celem. Taki turniej wpływa na to, że po prostu zawodnicy bardziej, powiedzmy, w swoje umiejętności wkładają więcej wysiłku i tak dalej, rozwijają się lepiej niż na treningach. Wszystko wskazuje na to, że będzie srebrny medal. To jest chyba dobry wynik, dobry prognozy dla tych dzieciaków przede wszystkim. Znaczy, powiem tak szczerze, nie spodziewałem się, że będzie taka sytuacja, że osiągną chłopcy medal, że wywalczą go. I naprawdę z tego się bardzo cieszę, ponieważ podjęli, zwłaszcza w dwóch ostatnich spotkaniach, wczorajszym z UKS Trójką Działdową, jak i dzisiejszym Bielskiem Podlaskim. I to jest cieszące z tego względu, że czeka nas w niedługim czasie mecz właśnie z drużyną ze szkoły podstawowej numer 2 w Bielsku Podlaskim i ze szkoły podstawowej numer 5 Bielska Polskiego. A to jest właściwie, jak gdyby ta drużyna Bielska Polskiego jest stworzona z tych dwóch szkół. Tak się spytam może trochę przewrotnie, bo z Bielskiem Podlaskim, z Działdowem i z Białymstokiem spotykacie się regularnie tutaj w naszym lokalnym. Czy jest sens zatem ich zapraszać znowu na ten turniej, czy to jest po prostu cały czas uczenie się i cały czas poznawanie, cały czas rozwijanie swoich umiejętności? To znaczy, z jednej strony można powiedzieć, że grając z tymi drużynami, to po prostu pokazujemy, odkrywamy jak gdyby karty i wiedzą mniej więcej, kto mamy, jakie mamy mocne strony, jakie słabe strony. Niemniej jednak są to drużyny, które naprawdę są mocnymi zespołami i w jakiś sposób powoduje to, że no chłopcy się bardziej po prostu do tego przykładają. Powiem może jeszcze inaczej, że jakbyśmy zaprosili zespoły słabe, gdybyśmy ten turniej wygrali, to właściwie no fajnie, wygraliśmy, ale to poza tym radością, powiedzmy, że wygraliśmy, nie dałoby żadnego celu, powiedzmy, takiego sportowego. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.